Witajcie kochani w nowym roku na moim nowym vlogu Moda Ekokreatywna. Co to w ogóle jest? Czym to się je? Moda ekokreatywna, czyli moda na czasie, moda promująca ekologię, ale także własny, indywidualny styl. Zanim powiem dokładnie, o czym będzie mowa, najpierw o czym nie będzie. Na pewno nie będzie to o byciu niewolnikiem mody, trendów najnowszych. Na pewno nie będzie to o zakupach w takim ogólnym sensie, czyli o kupowaniu nowych ciuchów. Bo skąd się wziął ten vlog? Powstał z wyzwania, które postawiłam sobie, a także moim znajomym, tym, którzy chcieli się tego podjąć, na temat niekupowania nowych ubrań w roku 2020 i być może również później. Zobaczymy, co będzie dalej. Skąd taki pomysł, żeby nie kupować nowych ciuchów? Po pierwsze, nowe ubrania są bardzo kosztowne w produkcji, są bardzo nieekologiczne. Ich produkcja pochłania mnóstwo wody, energii, mnóstwo jest używanych do niej chemikaliów, zanieczyszcza środowisko, a odpady, czyli ciuchy już nieużywane i nieprzetworzone dalej, będą zanieczyszczać naszą planetę przez następne setki, a nawet tysiące lat. W związku z tym, co zrobić, by nie przyczyniać się do tego zanieczyszczenia? Na przykład możemy skorzystać z tak zwanych second handów, co jest moim najbardziej ulubionym sposobem robienia zakupów. Również wykorzystamy swoją kreatywność, stąd moda ekokreatywna. Będziemy próbować szyć, przerabiać, wymyślać, używać coś w inny sposób. Będziemy być może kupować na forach internetowych, które promują używaną odzież, używane rzeczy. I będziemy wymyślać nowe sposoby noszenia pewnych rzeczy. Teraz, dlaczego mielibyśmy kupować w second handach i używać, powiedzmy, odzieży przetworzonej lub ponownie użytej? Jest tego kilka ogromnych zalet. Między innymi kupujemy rzeczy, które już kiedyś zostały wyprodukowane i użyte. Po drugie, daje nam to możliwość trochę takiego użycia naszego pierwotnego instynktu polowania. Polujemy na coś wyjątkowego w dobrej cenie, czyli na okazję. Jednocześnie jest zawsze troszkę nutka niepewności, czy znajdziemy to, co chcemy, to, co jest nam potrzebne. Jest to taki dodatkowy dreszczyk i daje nam to tym większą przyjemność i satysfakcję, jeśli uda nam się znaleźć coś wspaniałego. Można powiedzieć, że to jest takie poszukiwanie skarbów, jak ja to nazywam. Kolejne wyzwanie, kolejna zaleta. Używamy właśnie naszej kreatywności, czyli wymyślamy coś nowego, tworzymy swój styl, poszukujemy czegoś. Nie tylko w nowym sklepie, gdzie jest to bardzo łatwe, łatwo dostępne. Daje nam to dużo więcej możliwości użycia naszej kreatywności, wewnętrznej siły i również stworzenia naprawdę indywidualnego stylu, który będzie odzwierciedlał naszą osobowość, nasze wewnętrzne bogactwo. Następna rzecz, według mnie, kupowanie w sklepach typu sieciówki, w dużych marketach, oczywiście ma swoje zalety, jest to najprostsze. Po prostu idziemy, wybieramy coś, co akurat w miarę nam pasuje i koniec. Natomiast jest to też najmniej kreatywny i też taki najbardziej ograniczony sposób kupowania. Dlaczego? Wybieramy tylko z najnowszych trendów, z najnowszego sezonu. Nie mamy dostępu do poprzednich kolekcji, nie mamy dostępu do szerszej jakiejś perspektywy. W związku z tym dla mnie kupowanie na przykład w second handach lub na forach internetowych jest o wiele ciekawsze. Daje nam dużo większy wybór spośród wielu kolekcji, wielu sezonów, nawet wielu dziesięcioleci czasem, jeżeli kupujemy ciuchy retro. Wiecie już, jakie jest moje podejście do tego. Zachęcam do przyłączenia się do tego wyzwania, nie kupowania nowych ciuchów w roku 2020 i być może w przyszłości. Oczywiście są od tej reguły pewne wyjątki, przykładowo rajstopy. Niestety nie wymyślono jeszcze, lub może wymyślono, ale przestano używać technologii, która naprawia rajstopy. W związku z tym jesteśmy zmuszeni kupować te produkty nowe. Bardzo rzadko udaje się kupić, że tak powiem, z drugiej ręki, tym bardziej, że może to rodzić pewne opory natury higienicznej. W związku z tym, no niestety, rajstopy jesteśmy raczej zmuszeni kupować nowe. Pozostałe rzeczy namawiam, żeby próbować pozyskać w inny sposób. Dzisiaj chciałam pokazać tylko kilka przykładów moich własnych zdobyczy. Strój, w którym jestem,
jest to jeszcze strój świąteczny, gdyż dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego roku. Ubrałam się odświętnie. Cały strój, w którym dzisiaj występuję, jest kupiony z drugiej ręki, jest kupiony w tak zwanym ciuchraku, ciuchowcu, second handzie. Jest to strój, ja bym nazwała to wigilijny, odświętny. Zarówno spodenki, jak i body są uszyte z elastycznego aksamitu, są więc bardzo wygodne. Przy tym w świetle lampek bożonarodzeniowych, w świetle wszystkich tych ozdób, naprawdę wygląda to dosyć fajnie. Przy tym chciałam pokazać jeszcze dodatkowo narzutkę, która koresponduje z całym strojem, która również została zakupiona w second handzie. Jest zrobiona z wiskozy i jedwabiu w połowie. Jest to bardzo fajna rzecz, więc zachęcam do poszukiwania takich ekstra strojów, bo naprawdę ciężko byłoby to znaleźć nowe w sklepie. Druga moja propozycja, strój sylwestrowy, który Państwo widzicie na zdjęciu. Jest to strój bardzo znanej marki, River Island. Zapewne miłośnicy mody przyznają mi rację. Kombinezon z cekinów w moich ulubionych kolorach. Kolorach morskich, niebieskim i zielonym. Oraz torebka Matthew Williamson dla Hannes & Morris. Na zdjęciu występuję też w butach firmy Voyaz. Są to buty z kolekcji 2016, więc nie najnowsze, z własnej kolekcji. Do tego proponuję biżuterię. Częściowo jest to biżuteria samodziałowa. Turkusową bransoletkę z koralików zrobiła moja przyjaciółka, artystka polkowska, Anna. Polecam jej produkty. Inne bransoletki są z własnej kolekcji, jedną odziedziczyłam po cioci, są to pamiątki rodzinne. Zachęcam do poszukiwania szczególnie strojów na takie specjalne okazje właśnie w second handach lub na jakichś forach internetowych, gdyż daje to nam naprawdę duże pole do popisu. Możemy dać tutaj troszeczkę bardziej upust swojej fantazji, zaszaleć. Po to są właśnie takie okazje jak Sylwester, jak Karnawał, żeby zrobić coś ekstra ze sobą, żeby ubrać się w coś specjalnego, coś naprawdę wyjątkowego. Teraz nadchodzi okres karnawału, więc w ogóle możemy zaszaleć z dodatkami, z torebkami, z butami, z jakimiś ekstra ozdobami do włosów i tak dalej. Nawet panowie myślę, że mogą przy tej okazji troszkę bardziej poszaleć. Dzisiejszy vlog będzie trochę krótszy, gdyż zanim mogłam lekko, niedyspozycja gardłowa. Na następny zapraszam już nieco dłuższy. Będzie mowa o naszych ulubionych rzeczach, skarbach zdobytych właśnie w second handach. Być może odziedziczonych po jakichś przodkach, po babci, cioci, być może zrobionych samodzielnie. Zapraszam, żeby wszystkie panie, ale również panowie posyłali swoje zdjęcia swoich zdobyczy. Chętnie je zamieścimy. Chciałabym też pokazać swoje ulubione rzeczy, swoje takie naprawdę rzeczy, z których jestem najbardziej dumna i które dały mi najwięcej radości. Będzie też niespodzianka. Zachęcam też do przysyłania jakichś pomysłów na właśnie takie, gdzie można zdobyć jeszcze przeróżne fajne ciuchy, fajne akcesoria. I przesyłajcie po prostu zdjęcia. Jeśli macie coś fajnego, jeśli zrobiliście coś fajnego, uszyliście, przerobiliście, wykorzystaliście coś ekstra jako ubiór, jako dodatek, przyślijcie, podzielcie się, będzie super. Jeszcze raz składam wszystkim życzenia szczęśliwego nowego roku, żeby ten rok był naprawdę kreatywny, żeby udało Wam się osiągnąć wszystko, co sobie zamierzyliście. No i życzę wspaniałych okazji, wspaniałych zakupów, a także fajnej przygody z oglądaniem mojego kanału. Niech ten nowy rok przyniesie Wam dużo nowych inspiracji, pomysłów, dużo nowych pozytywnych wyzwań i wspaniałych zdobyczy. Zapraszam na następnego vloga. Subskrybujcie kanał, jeśli okaże się rzeczywiście godny Waszej uwagi. I zapraszam również do udziału w forum na Facebooku. Można przysyłać zdjęcia, można się dzielić swoimi pomysłami. Bardzo bym tego chciała. Dziękuję bardzo. Mile widziane będą też lajki i udostępnienia. Dziękuję. Pozdrawiam również wszystkich vloga. No nie wiem. W tą stronę chyba to musi być. Pozdrawiam również wszystkich. Nie to miał być? Wszystkich Wolkan.
Nie przeklinaj, bo się kręci. Pozdrawiam jeszcze. Obiecaj, że się nauczysz. Obiecujesz. Przepraszam wszystkich fanów Star Treka i obiecuję, że się nauczę. Czego? Ja naprawdę indywidualnie. Proszę, subskrybuj.